To ja, tym niepokornym, nikt nie wie co będzie. Ten sam, choć niepozorny, kochanie, proszę wybacz mi. Zwariowałeś! Zobacz, która godzina! A co, ja o tej porze mogę śpiewać tylko? Umówiłem się z nią na 9. Jak się w ogóle można z nimi umawiać? A co ma piernik do wiatraka? Zabiję cię! Czy ty się wreszcie nauczysz odkładać rzeczy na swoje miejsca? Oni chyba w ogóle nie mają zegarka! Widziałaś mój inhalator? A jakbym miała pieczeń w piekarniku? Przed chwilą tu był. A może... Może zostawiłem go w samochodzie? Czy ty w ogóle słyszysz, co ja do ciebie mówię? Co? Świetnie! Po prostu świetnie! Skarbie, my nie mamy piekarnika. Co? Nie można mieć pieczeni w piekarniku, jak się nie ma piekarnika. O czym ty w ogóle mówisz? Mieli być już o 7. Widziałaś ten inhalator? A tobie jak zwykle wszystko jedno. Ty jak zwykle robisz z igły widły. Z igły widły? To są dla ciebie z igły widły? Co, może lepiej otworzymy. No. Jeszcze nie otworzyłeś? Prosiłam cię o to 2 godziny temu. O, jest. Wtedy nigdy nic nie przeszkadza. Od razu leć. Musisz być taki zblazowany. Zblazowany? No przecież jak mają się tak spóźniać, to niech lepiej w ogóle nie przychodzą. Przecież sama ich zaprosiłaś. A co, mamy siedzieć wiecznie jak ci pustelnicy, co? Wiesz co, widziałaś może korkociąg? Weź tańsze. Po co rzucać perły przed wieprz? Hej, przepraszamy, straszny korek był. Nic się nie stało. Hej. Przewróciła się ciężarówka z kurczakami. Wszędzie pełno kurczaków. Dajcie spokój. Na szczęście my nie mamy piekarnika. Ale to jest żywe, takie żółte, malutkie. Nic się nie stało. Siadajcie. Siadajcie, siadajcie. Ładny obrus. To od was? Tak? Ja to kupiłam. Mam totalną sklerozę. Słuchajcie, może pojechalibyśmy razem na wakacje? Adam wymyślił, żeby popłynąć dookoła Afryki. Nie. W zeszłym roku pływaliśmy przez całe wakacje. Ja to bym poleciał do Australii na przykład. Nie. Tam są jadowite meduzy. Oj, daj spokój. Żadna nie jest bardziej jadowita od ciebie. Ależ ty jesteś miły. Uwielbiam, jak się tak przekomarzacie. Jak para nastolatków. A co tam u ciebie w firmie? No, daj spokój. Mam dosyć tej roboty i szefa. Palam. No, ale nikt cię tam pod pistoletem nie trzyma. No, daj spokój. Szukać pracy w tych czasach. No, mógłbyś założyć własną firmę. Znasz się na tym. Halo? Co? Znowu? Pilnuj jej. Zaraz będziemy. Co tym razem? Mała wsadziła sobie klocek do nosa. O matko! Lepszy klocek niż fasola. Przynajmniej korzeni nie zapuści. Dobrze, że nie mamy w domu dynamitu. Taki mały nos, a wszystko się w nim zmieni. Przepraszamy. Dajcie znać, co z małą. Dobrze, cześć. Na razie, fajnie wypadnie. Siedzieli kilka minut, a jestem zmęczona jak po 2 godzinach. Wspólne wakacje. Dobre sobie. Jeszcze czego? Widziałeś, jak oni się przyjęli własnym dzieckiem? Aż wcale. Adaś? Adaś wie, jak się ustawić. On zarabia lepiej ode mnie, ale żeby na darmocha się wkręcić, pierwszy jest.
Ja bym robił za kapitana, czytelnika, nawigatora pewnie też. On by się opalał na pokładzie. Myślisz, że oni nie wiedzieli, że ten obóz to od nich? Ona specjalnie tak powiedziała. Jeszcze by mi mówił, co robię nie tak. On się przecież zna na wszystkim. Te pytania. Czysta złośliwość. Niech sobie kupi jakoś. Chętnie z nim popływam. Ale za darmo. Taką samą pamięć ma starowinka. By się cieszył, gdyby mnie zwolnili. Szczerze mówiąc, mam ich dość. Tych pseudoprzyjaciół, tej pracy, tego życia. Wszystkiego. Mogłoby się wreszcie coś zmienić. Ano, mogłoby. Dobry wieczór państwu. Kim pani jest? Jak pani tu weszła? Ja tutaj nie weszłam. Jak to? Przecież pani tutaj stoi. Ja tu nie weszłam, ja się po prostu pojawiłam. Kim pani jest? Co pani tu robi? Proszę stąd wyjść, to jest najście! Spokojnie, spokojnie. Właśnie proszę wyjść, bo wezmę policję. To jest najście. Sami mnie państwo przecież wezwaliście. Nikogo nie wzywaliśmy. Może ja się najpierw przedstawię. Nazywam się Stefania Król. Oto moja wizyta. Zewnętrzne działania sprawcze. Może byliby państwo zainteresowani naszym oddziałem? Co? Jak? Czary Mary, spółka ZOO. Nie, to jest jakiś żart. Żart? Sam pan wie, że przekształcanie w spółkę akcyjną to nie jest takie hopsiu. Audyli, tak dalej. Dyplomowana czarodziejka. Tutaj mam jakiś bal przebierańców? Pani Aniu, a czy ja wyglądam na przebierańca? A co za... Skąd pani w ogóle zna moje imię? Boże święty, nie. Jaja sobie pani robi, tak? Bynajmniej. Nasza firma po prostu znalazła niszę na rynku usług. Chyba magiczny. Dla ludności. Przecież to jest takie oczywiste. No być może nasze metody są nieco niekonwencjonalne, ale zapewniam, że skuteczne. Tak. I cóż takiego może nam pani zaproponować? Mamy bardzo szeroką ofertę. Od spełniania prostych, pojedynczych życzeń, zamiany całego życia. Przepraszam, tu ma pan cały katalog. Wiesz co? To jest tak idiotyczne, że ładne, zobacz. Ale jakiś taki sam się. Pakiety życzeń? Jak opowiem o tym w pracy, to padną ze śmiechu. W tej chwili mamy nawet promocję. Przy zamówieniu 7 życzeń, depilator gratis. Szkoda, że Marta i Adam tego nie widzą. Dla państwa na początek proponowałabym opcję do pakiety po 3 życzenia. I to naprawdę działa? No, oczywiście. I można poprosić o co się tylko chce? W zasadzie to tak, jednak nie dematerializujemy ludzi, zwierząt, no i przedmiotów nienależących do zamawiającego. Zresztą pełny regulamin mają państwo tutaj. A w jakim tempie to jest realizowane? Zazwyczaj klienci wybierają opcję jeden dzień i jedno życzenie. To co? Zabawimy się? No w sumie to nic nie stracimy. Dobra, spróbujmy, to może być naprawdę niezłe. O ile to w ogóle działa. Oczywiście, że działa. Zresztą, sami się przekonacie. Dobra, to my poprosimy 2 pakiety po 3 rzeczy. Ale i ja jeszcze. Spełniałeś jedno na dzień? Niech będzie. Proszę, umowa dla pana i umowa dla pani. Umowa? Prowadzimy działalność usługową. Umowa zabezpiecza obie strony. Jak to? To każdy z nas będzie miał swoje życzenia? Nasza firma bierze pod uwagę różnice w potrzebach kobiet i mężczyzn oraz kwestie osobistych upodobań. No i dobrze. Inaczej od razu byłaby awantura. Odczepisz się wreszcie ode mnie? Jakiś z was stanów, czego byś chciała? Ludzi nie dematerializują. Niestety. Faktycznie. Masz szczęście. Bardzo istotną sprawą jest klauzula poufności. Życzenia zamawia się bez obecności osób trzecich i trzeba pamiętać, że nie można o nich rozmawiać do momentu realizacji. No ale mówię dlaczego? No, jak pani zdmuchuje świeczki na torcie i myśli życzenie, no to też o nim nie mówi, prawda? No, w sumie tak. Jedna pani zamówiła sobie kiedyś odmłodzenie o 10 lat. I pochwaliła się przyjaciółce. Co, pewnie ją postarzyło. Rano, gdy się obudziła, miała w mieszkaniu 3 nosorożce. No
nosorożce? Co mają nosorożce do odmładzania? No właśnie nic, dlatego lepiej trzymać buzia na kutku. No to co? Za pierwsze. Panie mają chyba pierwszeństwo, więc ja pójdę sobie zrobić jedzenie. No to do dzieła. Proszę zamawiać. Czeno, wydawało mi się, że chcę tylu rzeczy. No trudno się zdecydować. Presja czasu. Ale już proszę się nie śpieszyć. Może się pani zastanawiać, ile pani chce. Bo w sumie to my wszystko mam. Tylko, ale wie pani, zawsze można mieć więcej. No i tak. To co? Nowy dom? Lubię ten apartament. To może nowy samochód? Niedawno kupiliśmy. To może... Do tego chyba nie potrzeba czarodziejki. No ale wie pani, u mnie wszystko bezboleśnie. Sugeruje pani, że nie potrzebuje liftingu? Ależ skąd? Ja absolutnie nie chciałam pani urazić. Ja po prostu staram się zawęzić obszar poszukiwań. To może jakieś ekskluzywne wakacje? Wakacje. To mi coś podsumiało. Chciałabym mieć przyjaciół. Prawdziwych przyjaciół, na których zawsze można liczyć. Prawdziwych przyjaciół. Doskonały wybór. Jeszcze dwa. Proszę się nie spieszyć. Nic mi nie przychodzi do głowy. Trudno się zdecydować. No bo w sumie to my wszystko mamy. Ja mam pracę, Walerię, dom, męża. No ale, ale nie jest pani szczęśliwa. Widzi pani, znam się już z mężem prawie 20 lat. No, poznaliśmy się jeszcze w szkole. Na początku szaleliśmy za sobą, no a teraz... Rutyna. Chciałabym, żeby ktoś jeszcze dla mnie zwariował. Żeby nosił mnie na rękach, kupował mi kwiaty. Mam zapisać? Naprawdę, da się coś takiego zrobić? Oczywiście, żaden problem. No to poproszę. No i ostatnie życzenie? To może jakieś marzenie z dzieciństwa. Wiem! Wiem! Niech zgadnę! Kościół królewny! Kobiety naprawdę mają takie marzenia? Klient nasz plan. Nie ważne. Nie znoszę. Matka mojego męża wpada do nas odwiedziny, no i to zazwyczaj jest nienacka. Ale jak powiedziałam, nie dematerializujemy ludzi. Nie. Po prostu, wiecie pani, próbuję ją już nauczyć od kilku lat, że nie zwala się ludziom na głowę, no i to zazwyczaj bez uprzedzenia, no ale to bezcelowe. Gdyby dało się coś takiego zrobić, to byłabym naprawdę szczęśliwa. Zero odwiedzin teściowych. Bułka z masłem. No oczywiście. Wszystko jest takie dziwne. Proszę tutaj podpisać. Proszę pani, całkiem niedawno samochód uważano za diabelski wynalazek. Nikt nawet nie marzył o komputerach. Świat się zmienia. Trzeba iść do przodu. Nie jesteśmy w żadnej ukrytej kamerze? A kręcą tu państwo jakiś program? Przecież my nic nie kręcimy! Pani kręci, wy chyba kręcicie! Nic mi na ten temat nie wiadomo, jak już mówiłam. Ja jestem tylko przedstawicielem handlowym. Dobrze, to ja pójdę po męża. Ja mam takie pytanie. Jak pani została w ogóle czarodziejką? Ja skończyłam studia podyplomowe. Specjalizuję się w prawie spółek. Na magię najchętniej przyjmują po prawie. Ale księgowi też mają zielone światło. A politycy? A owszem, owszem, widzę, że rozumie pan, o co chodzi. No to co? Już pan wie, czego by pan chciał? Tak, miałem chwilę, żeby się zastanowić. No to świetnie. Proszę zaczynać. Po pierwsze, widzi pani, z żoną znamy się prawie 20 lat. Poznaliśmy się już w przedszkolu. Na początku szaleliśmy za sobą, a teraz... No, rutyna.
Ja chciałbym mieć taką kobietę, żeby wszyscy się za mną oglądali. Żeby się oglądali. Świetnie. Po drugie, chciałbym jakiegoś wydarzenia. Chciałbym, żeby stało się coś niesamowitego, niezwykłego. Coś niezwykłego. Super. I po trzecie, nie mam ochoty więcej oglądać przeklętej mordy mojego szefa. Nie chodzi mi oczywiście, żeby coś mu się stało. No to dobrze, bo wie pan, nie wiem, a to nie no, zjem. Po prostu nie chcę go więcej widzieć. Nie ma sprawy, proszę podpisać. Co, to już wszystko? Tak szybko? Podpisy są. Pieczątka jest. Może pan zawołać żonę? Aniu? Będę się już z państwem żegnała. Mam nadzieję, że będą państwo zadowoleni ze swoich spełnionych życzeń. Zapłaciłeś pani? Właśnie, kasza, gotówka. Fakturę prześlemy państwu pocztą. Zaproponuję przedłużony termin płatności. 2 tygodnie, może być? I kiedy to się zacznie wszystko spełniać? Jutro wszystko wprowadzę do systemu. Około południa szefowa zatwierdzi, więc wydaje mi się, że pierwsze życzenie powinno się spełnić jeszcze tego samego dnia. A w jakiej kolejności to się będzie działo? No, w przypadku par życzenia spełniane są na zmianę, żeby nie czuł się pokrzywdzony. Jednak kolejność docelowa jest losowa i zależy od mocy przerobowych zespołu. Mają państwo jeszcze jakieś pytania? Nie, chyba nie. To w takim razie życzę wszystkiego dobrego, dobranoc. Zobaczę panią do drzwi. Co? Zniknęła? Nie. Wyszła. Jakie to dziwne wszystko. Nie rozumiem nic z tego. Ale... wiesz co? Jak to jakiś oszust był? Nie no. Przecież na razie ani grosza nie wzięła. A jak my podpisaliśmy jakiś cyrograf? Boże, kobieto, w bajki wierzysz? W sumie... no to nie miałabym nic przeciwko, gdyby się to wszystko spełniło. A o co poprosiłaś? No przestań, przecież nie wolno o tym rozmawiać. No daj spokój, przecież to wszystko bujda, no. Może i bujda, ale tak ci nie powiem. To ja też ci nie powiem. No, bo ty to pewnie byś chciał coś większego. Typowo. Samochód, jak czy co tam? No, na pewno. Zrobiłem większy rozmiar. Dla ciebie. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kuba i ciebie. Normalnie? Przepraszam, mamusia. Chcesz się kłócić? Sam zacząłeś. Ja o twojej nie mówię, matka. Mam synek. Wasza szurnięta sąsiadka znów wyprowadza koty na spacer. Ale jest nieszkodliwa. Ona tak. Macie gdzieś wodę utlenioną? Siadajcie, zaraz to przemyję. Te koty są zupełnie dzikie. I agresywne. Co to takiego? Dałbyś mi się coś do picia. Strasznie mi się pić chce. Pokaż.
Wściekie. A, daj spokój. Nie umrzesz. Jak się tak chce, to przekliznę raczej. Twój telefon jest na komodzie, zabierz sobie. A, dzięki. Ciekawe, kiedy głowę gdzieś posieję. Ale tak naprawdę... To my wcale nie po komórkę. 100 lat, 100! Wszystkiego najlepszego! Możesz młoda! Ojej, pamiętaliście! To jest spełnienia marzeń. Rémy Martin, starszy niż ty. Komplemencia, co? Nie trzeba było. Taki drobiażdżek. Ojej, jak mi miło. No właśnie. Podoba się? Tak ciężko ci coś kupić. Przecież ty wszystko masz. Dziękuję wam. Widzisz, ja ją znam lepiej niż ty. Nie obrażacie się, jak sobie trochę podziergam? To mnie uspokaja. Wiecie co? Nie zrobimy na wczoraj wycięliście. A, przepraszamy, no. Mama wsadziła sobie ten klocek do nosa. No i no musieliśmy jechać na pogotowie. Nie. Miałem na myśli tę czarodziejkę. Czarodziejkę? No, to było naprawdę niezłe. No ale nie kojarzę. No, tę czarodziejkę, co nam próbowała wcisnąć jakieś pakiety z życzeniami do spełnienia, bo nie wiem, to może ktoś od ciebie z firmy, bo nie wiem. W ramach żartu to by mi raczej kontrolę skarbową przysłali. No ale... Stary, no wyluzuj. Ona miała też cenniki, foldery, wszystko miała. No. To jest tak profesjonalnie. A to problem w dzisiejszych czasach coś takiego wyprodukować? O tym nie pomyślałem. Nie było. Może znasz jakiegoś detektywa? Znałem jednego gościa, pracował kiedyś w policji. Muszę znaleźć tę czarodziejkę. No i co ci z tego, że ją znajdziesz? Daj już spokój. Muszę wiedzieć, kto to jest. I o co tu w ogóle chodzi? Uspokój się. Czekaj, ona miała foldery reklamowe. Kontakt też powinien na nich być. Kurczę, że też ja o tym nie pomyślałem. Zaraz przyjdę. Zawsze był trochę, wiecie... Chyba się mu pogorszyło. A wy tak na poważne z tą czarodziejką? Dajcie spokój. Sama nie wiem, co to było. A co tam w pracy? Leci. Rutyna. Ale ta czarodziejka... Słuchajcie. Ta firma naprawdę istnieje. Oni mają nagranie na sekretarce. Posłuchajcie. Szary Mary z Kółka Zoo? No pewnie nie przypadek. Co ci chodzi? Czy ja też mogę sobie nagrać na sekretarce? Witamy w firmie Czary Mary z Kółka Zoo. Tak. Abrakadabra, hokus pokus. Przecież to byłaś, widziałaś to. Uspokój się. Przecież ja jestem spokojny. Widzę. Ring, 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 ring. Halo? Powoli. Spokojnie. Co jest? Mała nałożyła sobie garnek na głowę. Nic nie chce zejść. Olej, niech posmaruję olejem. Posmaruj olejem. Powoli, spokojnie, nic nie rozumiem. Zaraz tam będziemy. Smarowali, nie chce zejść. Skara nieboskie z tym dzieckiem. Musimy lecieć. Przepraszamy. Dziękujemy, że wpadliście. Na razie, cześć. Czy ty to widziałaś? Mało mi burak nie wybił oka tym swoim zegarkiem. Tak się trzeba pochwalić. Co to było? Nie wiem, Rolex. Przecież nie o tym mówię. Dobry jestem. Coś tu śmierdzi. Skarbie, no zapomniałem. Wynagrodzę ci to. Ale coś tu śmierdzi, nie czujesz? Jakby coś się pali. Może lokówki nie czują. Widziałeś mnie kiedyś z lokówką? O Jezus Maria! Jezus Maria, co to jest? Ja mam wiedzieć? Nie no, to jakiś kolejny dowcip? Jezu, jak oni to tu przemycili? To na pewno Adam i Marta tym razem, no! Nie, kolejny prezent. Zrób coś. Co? Nie wiem! Wezmij kogoś! Pogotowie, policję, straż pożarną! Chyba raczej specjalistów od UFO. Wezmij kogoś z zoo!
Myślisz, że to zwierzę? Zwierzę zapalą cygara? To dlaczego chciałaś kogoś zobzywać? Jak jesteś taki mądry, to wymyśl coś lepszego. Co? Ale się przestraszyło. Masz to. No zrób coś. To jest moje cygara. Moje cygara. Ostoi i pali moją kokibę. No rzesz. No zrób coś. Ej, mam pomysł. Może po prostu wystawmy to za drzwi. No a jak mnie ukryszę? No weź się w garść do cholery. Jak coś pali cygara, to i ukrysz może. No to weź szczotkę. Gdzie jest mój kalafat? To jest ładnie. Weź szczotkę. Nie tę na miłość boską! Tę długą na kiju! No pośpiesz się! Jak tylko będzie za drzwiami, od razu zamykaj drzwi. Na oba zamki! Rób, co masz robić, nie gadaj tyle! Sio! Pójdź! No. Całkiem grzecznie wyszło. Boże, Boże, co za stres. Muszę się położyć na chwilę, co za stres. O, nie pamiętali, ale nie ty oczywiście. Hejku. Jezus Maria! Ty, nie przesadzasz z tą histerią? Jezu! Jak to tu weszło? Sprawdź drzwi. Sama je zamykałaś. No sprawdź! Zamknięte. To może gdzieś jest drugie takie samo. No jasne, są jeszcze trzy. Weź tak, nie żartuj! Zrób coś. No co? Nie wiem. Bo ty tu jesteś patynem, to właśnie przynajmniej raz. Dziękuję. Będziesz tak stały się gapił? Teraz się obraziłeś, tak? To było seksistowskie, wiesz? Jak mnie zaraz szlak nie trafi! Ty to widziałaś? Zgasiło. Samo. To jest rozumna istota. Przynajmniej jest szansa, że nie puści nam domu z dymem. Może trzeba po prostu kontakt nawiązać. Tak? Chętnie to zobaczę. Halo? Cześć? Dzień dobry. Po polsku mówisz? Świetnie ci idzie. Może nie rozumiem. How do you do? Za prezentem. Cóż za akcent? Lord normalnie. Czego? Świetne to było. Naprawdę fantastyczne. Rewelacja. Tylko ci mam tego dość. Tak. Mnie to nie obchodzi. Mam tego dość, idę spać, bo jestem padnięty. Jutro nie muszę być, samego rana w pracy nie zmienię. Zabierz to stąd, bo ja nie zasnę. Wracaj jak bumerang. Mnie to nie obchodzi. Zamykam drzwi od sypialni i barykaduję je komodą. Nie ma mowy! Nie ma mowy! Oj, poszła ona tak. But I don't even know if we're still friends. It's so confusing. Understanding you is making me not want to do the things that I know I should do. But I trip faster than others, and I hate looking like a fool. I just want your kiss. Śniada nie robię.
Mamo, jak tu weszłaś? No jak to jak? No normalnie, no wstałam z łóżka i przyszłam do kuchni. Stwierdziłam, że zrobię omlecik dla Robercika. No ty to chyba sobie sama umiesz zrobić. Słyszałam. Mam przynajmniej nie wybucha. To też słyszałam. Muszę iść do pracy. Kochanie, zjadłam ci omlet. Twój ulubiony z konfiturami, no. A on tu nie ma rąk? Uwielbiam omlet, mam jeszcze. Zdaje się, że śpieszyło ci się do pracy. Jedz, bo wystygnie. Goszczela, bo... To dziwne coś. To nawet mam twój pomysł. A skądże? Robert zamówił w sklepie wysyłkowym. Stwierdził, że przypominam u ciebie. Ja wcale nic nie zamówiłam. Pyszny omlet mam. No jedz, syneczku, no. Na pewno nie dojadasz tylko tak pracy. Biedactwo. Tylko skóra i kości. Musimy porozmawiać. Jak wrócę w pracy? Nie, teraz! Spóźnię się. Od tego się nie umiera. Mamo, chciałabym zamienić słówko z Robertem. A czy ja wam nie daję rozmawiać? Mamo. No, to już sobie. Jak mogłeś? To tylko omlet. Nie o tym mówię! No. Miała i tak przyjechać w niedzielę. Mało ci było? Ja jej nie zapraszam. Nie ty, to kto? Duch Święty? Myślałem, że ty. Postradamy zmysły, czy co? Ty, wiesz, że to możliwe? Przy tobie nawet święty by zwariował. Dałeś jej klucze. Co ty, nie ty, to kto? Duch Święty? I zaraz cię zabiję, jak mi nie powiesz, o co tutaj chodzi! Ja naprawdę nie wiem. Przestań się jąkać. Gdzie jest mój inhalator? Zrób coś z tego. Byłem u psychologa, ja powiedział mi, że... Wiem, że byłeś, ale ja nie o tym mówię! Z tym coś zrób! I ze swoją mamusią! Ale... Ja jadę do galerii, jak wrócę, ma ich tutaj nie być! O, Wojda! Czy ja kogoś zabiłem w poprzednim wcieleniu? Zrobiłam ci drugie śniadanie. Mamusiu, kto teraz je drugie śniadanie? Oj, głuptasie, no ja teraz do pracy ci zrobiłam. Muszę lecieć. Tylko uważaj na siebie i nie otwieraj okna w samochodzie, bo cię przebije. Zawsze byłeś taki delikatny. Zrobię kotleciki na obiad. Twoje ulubione z pieczarkami. Outsourcing.
Słuchaj. Znowu się w coś wpakowałeś? Czy ty zawsze musisz się w coś wpakować? Gdybyście byli dobrzy, to by nie likwidowali! Ile odprawy ci dadzą? Pensy za 2 miesiące. Co? Ja zapracowałem... niecałe 5 lat. I co z tego? Takie są przepisy. Nie, daj spokój. Ale pozwiemy ich. Miałam tu gdzieś numer do adwokata. Może od razu powinnaś wyścielić w powietrze, co? Nie znosiłem tej roboty. Kwiatacie, Lejo. O czym ty w ogóle mówisz? Mamy kredyt do spłacenia! No, oni nie zapłacili. Tak. A szef? Szef to inwestor. Dno. Zero. Dno. Nie wiem, jak studia skończyły. Wiesz, którą chyba na badarze kupi. Nigdy nie umiałeś zadbać o własne interesy. Mówiłam ci, żebyś sobie załatwił kontrakt menadżerski? To nie! Ty zawsze wiesz lepiej. To teraz masz! Gardło sobie weź. Musimy coś z tym zrobić. Rzucić to wszystko w pole. Wyprowadzić się pieszczą. Albo... albo na górze. Kupiłbym sobie psa. Zawsze chciałem psa, tylko mama mnie porwała. Albo wziąłbym go ze schroniska. Nie odbiera chyba jest psami. Pudla. Pudla albo wyżła. Nie możesz mieć psa, masz astmę. Trzymaj kompocik, zaraz będą kompleciki. Głowa. A kto pije na pusty żołądek? Mamo, czy ty widzisz, co on wyprawia? Mamo! Nie wiem, dobra, teraz mu się go. Ale mamo, dzwonili go z pracy, a on... Powinnaś go wspierać. Jesteś jego żoną. Dobrze się cieszę. Przecież my nic nie robimy i nie mówimy. Mogłabyś mi chociaż raz w życiu pomóc? A co ja robię? Mamy kredyt! To trzeba było tak od razu mówić. No pewnie, że wam pomogę. Mam ze 20 tysięcy na koncie. No. To ile macie tego kredytu? Robert, pochwal się mamusi. No? 2 miliony. Co? 2 miliony? 2 miliony czego, Robert? Spokojnie, mamusiu. Mniej. Ze 200 tysięcy to już spłaciliśmy. Ja też. Żartujecie sobie ze mnie? 2 miliony? I do franków? Radio, ale ile można, co można za to kupić, no? Mieszkanie. Galerię. Samochody. Dekoratora trzeba było wziąć. To się tylko tak wydaje, że to wydaje dużo. Wydaje się? O matko, a matka cię nie uczyła, że jak się nie ma, to się nie kupuje? O Jezu, zawału, zaraz dostanę i co teraz będzie? Nic. Najwyżej na dwie. I ty to mówisz tak sobie? Przecież i tak ze wszystkiego jesteś niezadowolona. Dywan masz nie taki. Wanna nie taka. Wszystko masz nie takie. Przesadzasz. Jak zwykle przesadzasz i jak zwykle masz wszystko gdzieś. Chcesz mieszkać pod mostem? Co się tam wyprowadź? Ja chcę żyć normalnie. Może zamiast tak siedzieć i pić, w końcu zacząłbyś szukać pracy! A ty może mogłabyś się w końcu zamknąć? Co powiedziałeś?! Zamknąć. Robert! Czego cię matka uczyła? Szacun! Przeproś, panie, ale... Ale mamo! Nie ma żadnego ale! Uczyć się możecie, ile wam się podoba, ale bez kłamstwa.
Jasne, pozabijać się możemy. Byle kulturalnie, tak? Coś się stało? Po coś tu jest dalej? Kupujecie żywe stworzenie i pewnie chcecie się go pozbyć. Ja tego nie kupowałem. Ja tym bardziej. Siadaj mi do stołu. Nie będę jadła, dopóki to coś tutaj jest. Ja będę, ja tutaj jestem głodny. A wiecie, że to coś umie powtarzać melodię? Podśpiewuje sobie, stypuje, pali cygara. Fantastycznie! Sprawdź! Słyszałaś? Niesamowite! Sprawdź! A nóż w magiczny sposób spłaci ci kredyt. Co, skoro ja na mydło, to może wredne baby też. To się pilnuj, bo niedługo zostaniesz sierotą! Obiad na stole. Jest interes do zrobienia. Ojej, a co to jest? To nie wiem. Ale fajne. Byłoby idealne do działu reklamy w naszej firmy. Mała by zwariowała z radości. Przepraszam was na chwilę. Wiecie co, jak coś się... To sobie weźcie. Matko Boska, co tym razem? Mała wymówiła R! Super! Super! A co powiedziała? A co powiedziała? O. To co myślę? Wiesz, co muszę kończyć. No super. A też Markusia! Ile ja was nie widziałam? Świetnie pani wygląda. Jak zwykle zresztą. Siadajcie, zjedzie z nami obiad. Nie, nie, dziękujemy. Ale może nam kotlet wystarczy dla każdego na smakłą górę kotletu? Ale pachnie. Naleję wam kompotu. Muszę zobaczyć. No powiedz mi, co to był za interes w ogóle? No, pamiętacie ten rząd? Dwie posesje dalej, z gankiem? A, ten co wam się tak podobał? Tak, właścicielka zdecydowała się zamieszkać z synem. Już mocno starsza jest. No, wyjeżdża do Stanów i chce to sprzedać. Za bezcen. No, a za domem jest wielka działka. Malwy, słoneczniki, hortensje, normalnie zaczarowany ogród. Dla samej działki bardzo. No mogłabym stamtąd nie wychodzić. Ania, musisz to zobaczyć. Od razu będziesz chciała namalować. Przecież wiesz, że od razu już nie rozumiem. No, ale jak zobaczysz, to zmienisz zdanie. Bo sama miałam ochotę kupić pędzel i farbę. A ta weranda. Można nawet tam stać, kiedy pada deszcz. No, przyjedziecie do nas. Obejrzycie. Na nas ten dom jest za mały, bo dzieciaki w ogóle. No ale myście może chcieli. Jest tam taka pani Róża, smaży takie pyszne konfitury. Z własnych wiśni. Obłęd. To chyba nie najlepszy moment. Coś nie tak? Nie, wiesz co, bo trochę mam ściski finansowe. Tak, Robert stracił pracę. Jak to? Stary, przecież ty tam miałeś świetną pozycję. Podpadłeś komuś? Co teraz zrobicie? To może załóż własną firmę, znasz się na tym. Na ten moment, no najkapie nie znikam. Tak, głowa świata, więc... A może... możemy wam jakoś pomóc? Wiecie, my mamy troszkę gotówki. Macie na zbyciu... półtorej banki? O, dobrze. Naprawdę do docenia. Mamo! Mamo, ty nie zjesz z nami! Ja już jadłam! Jedzcie, jedzcie! Nie ma jak u mamy, co?
jeszcze. A może? Może jeszcze dokładki? Pyszne kotlety. Jedz na zdrowie. Moja mama robiła takie zawijane. Jak to się nazywa? Zrazy? A jak ja bym wiedział coś takiego? No nie sędzę. Mogę zrobić żadną filozofię i żaden kłopot? Nawet dużo. Także... Ale nie da się tego jakoś odkręcić? Przecież nie będzie słuchać. To co z tym coś? Możemy go wziąć? Jak chcecie, bierzcie od razu. No bierzemy! Serio, chcecie to zabrać? Oczywiście, bierzemy go. Jasne! Chodź, pójdź z nami. Jest nasze.
Gdzie jest nasza kanapa? Ale ta też jest wasza. Wiesz, ile kosztowała tamta? Ale co z tego, ile kosztowała? Stara zniszczyła się, trzeba było kupić nową. Wy macie tam kredyt, no a ja mam trochę oszczędności. Mamo, ona była celowo robiona na starą! Dlatego była droższa. Szukałam takiej 2 lata! No ale ja nie wiedziałam, że teraz taki szajs. Ona była całkiem nowa. Mamo, co się z nią stało? Na śmietnik ją wywieźli? No. Ty masz jakąś ulotkę, paragon? Może to się uda jakoś odkręcić. Ojejku, ja tylko wam chciałam zrobić niespodziankę. Skoro tak, to ja nie wiem. Robert ci robi takie niespodzianki? Bo oszalałaś. Lego, to był taki. Jak widać, geny to nie wszystko. Zwariowałem dla pani. A jednak. No, niestety. Kanapa pojechała na wysypisko. Chociaż założę się, że chłopaki obchnęli ją komuś za flaszkę. Bo wszyscy faceci myślą, że wystarczy kupić kobiecie wiecheć i wszystko, co złe, pójdzie w niepamięć. Dziwne. W moim przypadku nie liczyłbym. Tak? Zwariowałem dla pani. E. Ja bym napisał, zwariowałem przez panią. Wyłączyłbym kaktusa albo bękoszy. Mamo! Słyszysz, co on mówi? No to od kogo w takim razie te kwiaty? Właśnie. Skąd ja mam wiedzieć? Chyba powinnaś wiedzieć, kto ci przysyła kwiaty. Krzysztofskiego. Nagle się zazdrosny zrobiłeś? Nie wiem, proszę. No to co za różnica od kogo w kwiaty? Dla mnie żadna. Właśnie widzę. Nie kolejny bukiet, kolejny to jest dziecko. Co mi się to podoba? Coś? Wezwali nas do natychmiastowej spłaty kredytu. Dowiedzieli się, że pracę stracili. To sukins! Ale jak to? Skąd my to wiemy? Do kiedy mamy to spłacić? Nie dam rady. Do kiedy? 2 tygodnie na rady. Jak to no? No ale przecież tak nie można! No kapitalnie. No i co teraz będzie? No nie można, tak? Co my teraz robimy? Dobre pytanie. To jest wymyślenie. Niedługo mam wernisaż Perota. Zaprosiłam ponad 100 osób. Nie mam czasu teraz na zajmowanie się kredytem. Może sobie te obrazy pod mostem powiesisz? Kurwa się skończyło. Ferrot to rzeźbiarz! Tym lepiej. Ściana nie potrzebna. Się Ciebie to bawi? Jak nie spłacimy tego kredytu, za miesiąc nie będzie twojej galerii. Kiedy to do ciebie dotrze? No sobie żartujesz. No dzieci, no ale nie kłóćcie się. My się nie kłócimy! Po prostu no, jesteśmy w kroku. Już nie widzę od 10 minut. Co? No? To zapalcza. To... Słuchaj! To wszystko zaczęło się od tej twojej czarodziejki. Od tej pory wszystko zaczyna się walić, no! O, proszę was. Proszę was. Zaraz, jak to było? Nareszcie mogę osobiście złożyć panią uszanowanie. Przepraszam, można jest, bo nie kojarzę. Rudolf Ciączka. No, ja czy się cieszę, że panią uszanowanie. I już się nie mogłem doczekać tego spotkania. To malarz jak? Przepraszam, o czym pan mówi? No widzi pani, myśmy się jeszcze nie mieli przyjemności spotkać.
Napije się pan czegoś? To zapewne pani mama, czarująca. Z przyjemnością napiłbym się herbaty, jeśli mogę. Kurczę, umowa! Gdzie jest ta umowa? Widzi pan, to matka mojego męża. Na szczęście małżeństwo to już odwracalne. Słucham? Dziś rano moje serce zatrzymało się na chwilę. Świat przestał istnieć. Byliśmy tylko my dwoje, pani i ja. Od tamtej pory trwam w tym radosnym uniesieniu. O czym pan mówi? Szła pani ulicą i nagle wdepnęła pani. No, wie pani, psią. Widzi pani, taka kultura. Psa wyprowadzają, a sprzątać to już nie ma. Od tamtej pory zupełnie dla pani zwariowałeś. No ja nie pozwolę, żeby taka niebiańska istota kalała swe stopy stąpając po ziemi. Ja będę panią nosił na ręku. Będę panią wielbił jak bogini. Nie, nie mam mości! Co się tu dzieje? Robert, zrób coś! Proszę puścić moją żonę! Niech nie pan puści! Już niedługo. Natychmiast. Już niedługo nie będzie pańską żoną. Zabieram ją od pana. Pan nie ma pojęcia, jak należy dbać o kobietę. Jak dbać o syna? Kurwa, się pani będę grał na mandolinie najpiękniejsze piosenki o miłości. Pojedziemy do Ciechocinka. No co tak stoisz jak sierota? Zrób coś! Wyma się z tą typowa brańcu! Zwariowałem dla pani! Zwariowałem dla pani! Mamo, za mocno mu chyba przywaliła. Zaraz jeszcze mu poprawię! Ty, możesz mi powiedzieć, o co tutaj chodzi? Czy ja wyglądam na taką prawie, o co tutaj chodzi? Ten facet nosił cię na rękach. Zróbcie i zdaje się, coś! Żebyś mnie dla niego zostawiła. Przecież to jakiś szaleniec! Może i szaleniec, ale cię dotykał, a ty mu na to pozwoliłaś! Nagle się zazdrosny zrobiłeś? Przeżyciłam mu zaraz! Szymary! Życzył mi! Powiedziałem! Powiedziałem! No nie, miało być mnie! Przejęzyczyłem! Tak czy inaczej! Robert! Tak, mamusiu? No zrób coś z nim! Kocham panią! Ale co ja mam? Co ja mam zrobić? No jak na wszyscy faceci! Przywalić! Wszyscy faceci są tacy sami! Jeszcze przed chwilą kochał podobno mnie! No przywalę panu w Robert, no zrób coś, no! Próbuję przecież! No ty nie próbuj, tylko go stąd zabierz! To zwariowałem na pani! Zwariowałem! No nie na moje serce! Chyba jest krzywy. Kto? Ten facet? Nie. Szybko trzeba przebić, jeszcze zakażenia dostać. Mamo, to tylko kot! Jak Adama poprawały, to mało się nie zabiłaś. Nagle chciałaś go odkrywać. Tylko mi nie mów, że jestem zazdrosny. Mamo, przynieś wodę uczenia. Miałem ci coś powiedzieć. To było ważne. O czym rozmawialiśmy, zanim pojawił się ten pajac? Nie wiem, nieważne. To było ważne. Co to było? Lepsza była jego woda. Kiedyś. Wej, mamo, ja to zrobię. Myślałam, że już ci na mnie nie zależy. Even though if we're still friends, it's so confusing. Understanding you is making me know what to do. The things that I know I should do, but I trip fast and then I'll hate looking like a fool. I just want your kiss, my kiss, my kiss, my kiss. I just want your kiss. I just want your kiss, I'm not
sure if that alertness, someone else inside my head, living there to fill me with dread. This paranoia is distressing, and I spend most of my nights guessing. Are we not? Are we together? Will this make our lives much better? Robi wrażenie. Jeden facet tu na ulicy w latarni wjechał. Czy wiecie to, że obcy faceci oglądają się za tobą na ulicy? A co mam płakać? Zresztą kobiecie w moim wieku to już chyba pochlebia, nie? Nie jesteś jeszcze taka stara. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A co to jest? A, to może być do ulicy. Zajął. Jak to zajął? Robert! Wezwali nas do natychmiastowej sprawy kredytu, bo są jakieś wahania na rynkach finansowych. Ale przecież mieliśmy mieć na to 2 tygodnie! Robert! Co my teraz robimy? Może zrobić drinka. Co my teraz robimy? No, może się tak zdarzyć, że przyjdą i wyrzucą nas. Mieszkaliśmy w kawalerce. Kiedy to było? No nie mieliśmy nic. A jedliśmy makaron z sosem, jak zaczęliśmy. Przecież damy radę. No nie wiem, skąd ci się wzięła ta liczba noga. Ja jak na razie mam pustkę w głowie. Coś wymyślimy. Organizują wam tutaj koncerty? Skąd nie przeszkadza? Jaki koncert? No, pod blokiem. Pierwszy słyszę. Może jakiś święty jest, nie wiem. Nie wiem. O, kupiłam wam pirany i zasłony. Co? O. Mamo, przecież mamy rolety. Tam rolety. Rolety to do biura. W domu muszą być pirany. No zobacz, jakie ładne kupiło. Zrobię obiad. Mamo, no. Mamo, wyrzucają nas z mieszkania. A ty kupujesz firanki? Jak to nas wyrzucają? Kredyt. Pamiętasz? Matko Boska, zapomniałam! No i co teraz z tym wszystkim zrobię? Oddasz do sklepu. No ale kiedy to na miarę uszli? Na zamówienie. Nie, trzeba było nie zamawiać. My nie lubimy firanków. Tak. Co ty opowiadasz? W domu zawsze były firanki. Ja zawsze ich nie lubiłem. No, kupiłam firanki, które świetnie pasują do tej kanapy. Faktycznie. Zrobię obiad. Gąbeczki, Roberciku, wielkie gąbeczki. No i ogórkowa kompocika. Nie, tak nie może być. Słowa mi pęka.
Pani Aniu! Zwariowałem dla pani! Specjalnie dla pani piosenka wolę wykonać. Złe kilometry dzielą nas. Lato umiera, jesienica. Wracamy nasze kute dres. A w mojej głowie wciąż to nie. Czary to nic na wodę i tak, tak dla draki to bym... Dla draki? No i się nie spełniło. Owszem, wykonaliśmy zadanie i to uważam, że nadzwyczaj. Proszę, tu ma pan nogę. Na miejsce. Widzę, że pan go już oswoił. Tak, lubię obierki. Co to jest? Gwizdali za tobą na ulicy. Jeden gość się przewrócił, tak się zagapił. Jej, no mówiłam ci, że w latach nie wiem. Jak ty mogłaś tak iść po ulicy? Jak mogłeś zarzucić sobie na firyndy? Nie rozumiesz. Chodziło mi o to, że... Tak.
Chodziło mi o to, że... Tak, o co się chodziło? Płyta ci się zacięła? Państwo wybaczą, ale mam dzisiaj bardzo napięty grafik. Możemy się zająć tym, co mamy do zrobienia? Następny budżet. Nie, następny było, żeby stało coś niezwykłego, coś niesamowitego. Stało. Żeby stało się coś niesamowitego. Się! No tak, się. Zwykła pomyłka. Zwykła pomyłka? Ja chciałem jakiegoś ekscytującego wydarzenia, czegoś niezwykłego, a co mamy? Swoją drogą, znaczy trochę zabawne. Zabawne. To coś, co żremydło. Zajmiemy się. Drugie życzenie. Nie mam ochoty więcej oglądać przeklętej maszyny. Przepraszam, to chyba trzeci. Drugie tu. Drugie stoi tutaj. Żeby, trzecie życzenie, że nie mam ochoty więcej oglądać przeklętej mordy mojego szefa. No, pięknie. A czy ja prosiłem, żeby mnie z pracy wyrzucali? Proszę pana, jeśli do spełnienia marzenia potrzebny jest udział osób trzecich, to my musimy brać pod uwagę ich chęci i plany. Gdyby pański szef chciał opuścić firmę, no to pan by został. Ale najwyraźniej nie, bo jest w tej firmie dobrze. To nie wątpię. Tylko co mnie to obchodzi? Kompromis. Nie można mieć wszystkiego. Pięknie, pięknie. No wystarczy dobrze sformułować marzenie i wszystko idzie jak składka. Ale jak są takie niedoprecyzowania, niedopowiedzenia, to później mamy takie kwiatki. No ale te, pani nie rozumiem. Co można zrobić teraz z tą pracą? Albo on, albo ja, inaczej tam nie da. Reklamacja i tak panu nie przysługuje. Może pan co najwyżej zapytać nowy pakiet życzeń? Nie. Nie, nie, nie! Wystarczy na pakiet. Jak sobie państwo życzą, no to teraz pani przysługuje. Pierwsze marzenie, mieć szczerych i prawdziwych przyjaciół. Jego. Wie pani, że to się faktycznie spełniło, a widzi pani... To stąd to wszystko. Widzisz, wystarczy prosto powiedzieć. Odhaczone. Drugie. Chciałabym, żeby ktoś jeszcze dla mnie zwariował. Dobre! Dobre. Żeby ktoś dla mnie zwariował. No, zwariował. Patrzcie, zwariował. No, nie było chętnych za bardzo. Ale mnie nie interesują szczegóły. Ja? Niech sobie pani daruje. Jak to? Nie, niech mi pani nie mówi, że nikt nie chciał dla niej zwariować. Coś podobnego. Wiesz co? Mnie wytykałaś, a sama nie jesteś lepsza. Chciałaś mieć gacha. Gacha? Nie chciałam żadnego gacha! Chciałam, żeby ktoś się mną po prostu zainteresował, docenił, tak normalnie. A co ma do tego choroba psychiczna? Chodziłeś do tej swojej pracy? Byłeś tam od rana do wieczora, czasem nawet nie pamiętałam, jak wyglądasz! Chciałaś apartamentu, galerii? Jakiś frajer musiał na to zarabiać. Czasem to nawet się zastanawiałam, po co my się w ogóle pobraliśmy. Ja przepraszam, ale tak jak już mówiłam. Dobrze, skończmy to. No i ostatnie, zero odwiedzin teściowej. Co?! No przestań, rozmawialiśmy o tym przecież. Chciałaś się pozbyć mamusi? Ludzie nie dematerializują przecież, no nie? Spełnione, poza punktem oczywiście numer 2 u pana Roberta, nie ma żadnych postaw. Ale przepraszam bardzo, nie, nie, nie. Nie wymieni się pani tak łatwo. Ja nie chcę żadnych odwiedzin, a ona się wprowadza na stałe? To ma być rozwiązanie? Przecież już państwu tłumaczyłam. Mnie nie interesują takie tłumaczenia. Czy wy to widzieliście? Jest napisane? Że można zamówić życzenia? Jako złotej rybki? Mamo, to przez to mamy kłopoty. Mają zniżki dla emerytów. W każdej chwili służę pomocą.
Mamy dla was niesamowitą nowinę. Kupiliśmy ten dom. No to super. Nie, to tylko... Pamiętacie, jak opowiadaliśmy wam o czarodziejce? Aha, to co tak nas wkręcaliście wtedy? Nie wkręcaliście. Tak. To właśnie, właśnie ona. Stefania Król, zewnętrzne działania sprawcze. Może byliby państwo zainteresowani? A na co to komu? No jak czegoś chcemy, to po prostu to robimy. No, albo samo się dzieje. Wystarczy czegoś chcieć. A co może... A zmiana rządu? A nie chodzi pan na wybory? Na świecie? Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to musiało kosztować. Szkoda. Gdzieś widziałam twój inhalator. Nie przejmujcie się, ma atak. Zawsze ma atak. To jak... emocje. Ta. Czy możemy podpisać protokół? Ja nie będę niczego. Pani na szczęście nie musi. Wszystkie pani życzenia zostały spełnione zgodnie z wymogami. Gdzie mam podpisać? Robert, nie podpisuj tego! Chcą państwo jednak zatrzymać to coś? Pani sobie chyba żartuje. A czytali państwo regulamin? Nie. Gdzie mam podpisać? No, ten regulamin faktycznie nie czytaliśmy. A pewnie tam coś było drobne druczki. Weźmiemy prawnika. No przecież dostali państwo komplet dokumentów. Co możemy teraz zrobić? A nie obowiązuje jakaś rękojmia? Oczywiście, ale tylko w przypadku nieprawidłowo wykonanego zlecenia. Wszystkie zostały wykonane nieprawidłowo! Proszę pani, my nie mamy żadnego problemu z zarządzaniem firmą. Nasze usługi spełniają wszystkie normy i zalecenia unijne. Przepraszam, proszę nie zrzucać na nas odpowiedzialności. To coś nie było przez nas zamawiane! I to jest jedyny przypadek, w którym mogę uznać prawo do reklamacji. To co powinniśmy teraz zrobić? Podpisać protokół serki. Nie o to nam chodzi. Co mamy teraz zrobić? No nie wiem, może poszuka pan innej pracy. A pani myśli, że praca tu na ulicy leży? Ja nie wiem. Nasza firma zajmuje się usługami z zakresu zewnętrznych działań sprawczych, a nie doradztwem zawodowym. Proszę tutaj podpisać. Zwariowałeś? Ponieważ jedno z życzeń nie zostało prawidłowo spełnione, mają państwo prawo do wypowiedzenia nowego. Nie. Wystarczy nam życzeń. Jak sobie państwo życzą, w takim razie mogę zaproponować ten zwrot pieniędzy. O, to będzie najlepsze wyjście. Proszę wypełnić ten formularz. Tu. Wszystkie. Tyle rubryczek do jednego zwrotu. 7 kartek? 8. Taka procedura. Nie będzie tego jakoś prościej? Nie, ja tego nie będę wypełniał. Jakoś prościej. Gdzie jest mój inhalator? Jedyne, co mogę zaproponować, to darmowe kupony. O, no, ale tak, 50% zniżki na spa dla psów. Ale oni nie mają psa. Podwójne zaproszenie na festiwal Tatara i Golonki. O, ja bym zjadł goloneczkę. Nie. Tak, państwo, to są kupony. A, i tam masz. Tak, Robert to samo. No, najedzą się takich gołąbeczków zrazu, a potem jest. Dokładnie. Mam też kurs księgowości drugiego stopnia, pukanie jelit i skok do spadochronu. Spadochron? Ale to musi być piękne uczucie. Proszę dać tę golonkę. Nie, żadnej golonki! Chcesz, żeby ci się oszczędnice do końca przytkały? No nie mówisz poza tym. Po moim trupie! Wiecie co? Bo no tak sobie myślę, no. Tak sobie myślę, no, że... W każdej chwili służę pomocą. No, to mi się podoba, powie pani. Ja zawsze chciałam występować na scenie. W teatrze. Mieć talent, grać główne role, odnosić sukces. Oj, tam każdemu się trochę szaleństwa należy. Właśnie. Czy możemy gdzieś iść na spokojnie do omówić? No, oczywiście. To tylko wezmę torebkę. Robert, będą z tego kłopoty. Większe niż są? Myślę, że tak. Jak chcesz, to spróbuję zatrzymać. Ale to jest twoja matka.
męża jest pani dzieckiem? Nie, to nie może jej pani niczego zabronić. Myślałem, że twój. Ciągle dzwonię. Halo? Tak, przy telefonie. Co? Jak to dzisiaj? Skąd ja pani dzisiaj... Nie! Halo! Nie, proszę pani, ja się nie zgadzam. Każą nam spłacić kredyt dzisiaj. Skargę złożyć. Państwo wybaczą? Właśnie. Ja jestem, zapraszam panią na kawę. Idziemy? Chodź. Jak pani na imię? Zenobia. Zenobia? Ja z pochodzenia greckiego. Miłam podatana. A ty pani na kawę z moją synową, ale... Co my teraz zrobimy? Wiecie co? Nie wiem, na chwilę... Pomieszkamy w hotelu, a później... A ciebie stać na hotel, super! Przestań! Kupiliśmy ten dom. I tak sobie pomyśleliśmy, że może chcielibyście w nim na razie pomieszkać. Zupełnie bezinteresownie. Ale nie mamy wam na razie z czego zapłacić. Zwariowałaś, będziecie nam płacić i tak wyniszczą, a tak to przynajmniej wy wykorzystacie jakoś. Do momentu, aż wyjdziecie na prostę. Tak serio? Serio, serio. O Jezu. Dziękujemy. No brak mi słów. Jesteście naprawdę prawdziwymi przyjaciółmi.10 godzin.